półrocznej przerwie wymuszonej sytuacją pandemiczną na świecie do ośrodka chopinowskiego w Szafarni powrócił jeden z najbardziej uznanych konkursów pianistycznych dla dzieci i młodzieży na świecie. 28. edycja wydarzenia odbyła się jednak bez fizycznego udziału dzieci w formie hybrydowej. To zupełnie inna forma niż byliśmy przyzwyczajeni. Z jednej strony bardzo sympatycznie, jurorzy mają na pewno więcej czasu na ocenę, na spokój, nikt ich nie ściga, nie trzeba się tłumaczyć ze swoich ocen i z werdyktu, ale też brakuje nam obecności młodych pianistów, którzy chodzili tymi alejkami, tego gwaru, tej muzyki. Ona co prawda wybrzmiewa, ale nie w tym prawdziwym wymiarze. Mimo przyjętej formy konkursu zainteresowanie było duże, a po wstępnych kwalifikacjach do zmagań przystąpiło 55 uczestników. Nadesłali oni do Szafarni własne nagrania z zachowaniem odgórnych zasad. Co jest trudne dla nich i trudniejsze niż bezpośrednie granie na konkursie? Że jest wymóg regulaminu, że cały program, obojętnie czy w pierwszej grupie trwa 12 minut, czy w trzeciej grupie trwa ponad pół godziny, musimy zagrać à la longue. Od początku do końca, bez przerw, nawet między utworami, prawda? Bez przerw od początku do końca i dzieją się różne rzeczy, przedziwne czasami. Powiedziałbym, że śmieszne, ale raczej smutne, że cały program, miałem to w Krakowie, tam na podobnym konkursie, cały program idzie świetnie, potem przyszedł ostatni utwór i tak ten ktoś pochrzanił, tak coś pogmatwał. I teraz pytanie, robisz to wszystko od nowa, ale to może znowu coś nie wyjść? Czy zostawiam to, a może jurorzy będą wyrozumiali? Jeśli grają, prawda, a większość jest takich jurorów, którzy grają, no to oni to rozumieją i wtedy potrafią wybaczyć takie omyłki czy takie głupstwa. Może nie, głupstewka. Z racji, że nagrania zrealizowane zostały w rodzinnych państwach i miastach uczestników, widzowie mogli zobaczyć, w jakich warunkach i na jakich instrumentach grają młodzi pianiści. Tak naprawdę gościmy w domach naszych uczestników, tak również w szkołach, w różnych salach koncertowych. No tak, co wspomniałam, jest to bardzo ciekawa forma i poznajemy tych naszych uczestników od drugiej strony. Też poznajemy, na jakich instrumentach grają. Co jest ciekawe, większość uczestników ma wspaniałe instrumenty. Zazdrościmy i gratulujemy, że grają naprawdę na dobrych instrumentach. Przesłuchania nagrań uczestników podzielonych na trzy grupy wiekowe trwały 3 dni. Młodych adeptów oceniało międzynarodowe jury, które przez ostatni rok przywykło do tej formy zmagań. No jest na pewno inaczej trochę. Musimy brać pod uwagę te różne warunki, w których były dokonane te nagrania. To nie jest to, co właśnie wtedy, kiedy oni się produkują wszyscy na tej samej scenie, na tym samym instrumencie, i wtedy można łatwiej jakby ocenić ich różnice dźwiękowe zwłaszcza. Tutaj trzeba abstrahować troszkę. Niektóre nagrania są średnio dobre, jeśli chodzi o realizację akustyczną, ale można ocenić wiele aspektów wykonania, więc staramy się, żeby to było jak najbardziej adekwatne wyniki. Bardzo brakuje tutaj dzieci, ale mamy nadzieję, że to nie jest na długo, że to tylko ten rok taki będzie niedobry. Patrzy się w ekran, nie ma się tego bezpośredniego kontaktu z osobowością
młodych pianistów. No jednak można sobie wyobrazić, jak to wygląda. Ekran jest bardzo blisko, jest duży. Możemy wczuć się jakby w rolę słuchaczy na estradzie, będąc, słuchając młodych ludzi na estradzie i ocenić przede wszystkim no, nie tylko skuteczność gry pod każdym względem muzycznym i technicznym, ale i osobowość tego młodego artysty i powiedziałbym, co może nawet najważniejsze, czy młody adept pianistyki ma coś do powiedzenia od siebie. Starano się tak przeprowadzić przesłuchania, aby ich ocena była jak najbardziej sprawiedliwa i rzetelna. Uczestnicy przysyłają swoje nagrania. Jurorzy się spotykają wszyscy, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. I słuchamy wszystkich uczestników, co jest ważne, w jednym miejscu, w tych samych warunkach i podobnie słyszymy. I to jest fantastyczne. W tegorocznej edycji konkursu zarówno jury, jak i publiczność zgromadzona przed ekranami komputerów mogła podziwiać uczestników z 15 krajów, m.in. Ukrainy, Słowacji, Kanady, Indonezji, Norwegii, Białorusi, Chin, Japonii, Niemiec, Szwajcarii i Polski. Uczestnicy konkursu rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych – do 10, do 13 i do 16 lat. Mamy przypadki naprawdę świetnych produkcji, świetnych wykonań, które budzą podziw, chociażby ze względu na wiek artystów, z którymi mamy do czynienia, ale i w wielu wypadkach taką słyszalną i jakby odbieraną nawet poprzez ekran głębię muzycznego odczucia przez tych młodych ludzi. To parę takich przypadków było, a to już bardzo dobrze świadczyło o samym konkursie i o tych pianistach. Przewodniczyła profesor Bydgoskiej Akademii Muzycznej Katarzyna Popowa-Zydroń. Grono było zgodne co do wysokiego poziomu najstarszej grupy wiekowej. Ponadto w tegorocznej edycji konkursu zdecydowany prym wiedli pianiści z Azji. Trzeba przyznać, że w tej trzeciej grupie naprawdę było bardzo dużo świetnie grających młodych ludzi. Teraz te dzieci, które właśnie czasami, no to jest ocena troszkę nauczyciela, bo dziecko już właściwie tak jakby samo nie ma inicjatywy, ono robi to, co mu nauczyciel każe, więc czasami, kiedy widzę, że nauczyciel zadał program, który jest powyżej możliwości tego dziecka, no to mi trochę żal tego dziecka, ale niestety nie można go ocenić wysoko, bo ja nie wiem, co by było, gdyby ono grało program na miarę właśnie swoich możliwości. Więc takie zawyżanie programu jest niedobre. Ale oczywiście w tej najmłodszej grupie też zdarzyło się kilka dobrych wykonań, nawet bardzo dobrych. Trochę jest smutne, że te najlepsze wykonania jakby nie należą do Polaków. I rzeczywiście ubolewam trochę nad tym, ale tak jest na całym świecie dzisiaj, że rzeczywiście wszystkie konkursy są wygrywane przez pianistów azjatyckiego pochodzenia. Oni mają jakąś taką szczególną zdolność obsługi tego instrumentu. No i bardzo dużo się nauczyli, jeśli chodzi o wypowiadanie się w muzyce europejskiej. Oni właściwie rozumieją już, o co chodzi w tym wszystkim, więc są bardzo atrakcyjni i nie możemy jakby temu zaprzeczyć. W
Jurorzy przyznali także, że żadna forma konkursu nie zrekompensuje możliwości bezpośredniego kontaktu z publicznością i zaprezentowania się przed jury. Jednak trema to istnieje na świecie. Dzieci specjalnie są wrażliwe. I istnieje taka trema, która przeszkadza. Istnieje trema, która pomaga. Każde dziecko inaczej reaguje, trzeba ich przed publicznością wypróbować i dać im czas, aby tą, jeżeli jest w jego przypadku trema, która przeszkadza, może uda się ją przekształcić w taką tremę, która pomaga. Podczas 28. edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni jury w poszczególnych kategoriach przyznało 3 nagrody oraz 2 wyróżnienia. Wśród najstarszych dzieci ze względu na bardzo wysoki poziom 3. miejsce jury przyznało aż 3 uczestnikom. Wręczono także dodatkowe wyróżnienia. Przewidziano także nagrody dodatkowe w postaci koncertów. Mamy obiecane koncerty, nie wiemy, czy one się odbędą, ale oczywiście jest koncert w Budapeszcie, jest koncert w Warszawie, jest w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, zatem troszeczkę tych koncertów jest i też w ośrodku chopinowskim, jak zwykle podczas wakacji z Chopinem, 3 uczestników wykona swoje repertuary. Idea szafarskich konkursów pianistycznych narodziła się w 1992 roku. Odbył się wtedy pierwszy konkurs o zasięgu krajowym. Kolejne miały już charakter międzynarodowy. To cykliczne wydarzenie, w którym uczestniczą młodzi i najmłodsi wykonawcy z 15 krajów świata. Zdobyło już sobie pewną markę i zdołało się wpisać do międzynarodowego kalendarza podobnych imprez.